Piotrek, przeżyłeś te kwalifikacje, które naprawdę sporo nerwów przysporzyły i tobie, i kibicom pewnie. Dlaczego? Co się działo? No tak, po prostu moja głowa nie wytrzymała presji, a czy może nie presji, tylko tego, że jestem bardzo, bardzo mocny i to jest jeden główny powód. Tu nie ma na co innego zrzucać, po prostu głowa i tyle. Ale przypomniałeś sobie o tym, że rzucać umiesz, na szczęście, w trzecim rzucie. I poleciało. Ty wiesz, że jesteś bardzo mocny, że stać cię tutaj nawet na złoty medal, prawda? Tak, patrząc po moich ostatnich treningach, które tutaj wykonywałem, stać mnie na bardzo dalekie rzuty, nawet w granicach 70 metrów i dalej. Zobaczymy, jak to będzie. Finał to jest inny konkurs, inne emocje. Mam nadzieję, że nie takie jak tutaj w eliminacjach. Pamiętasz siebie tak zdenerwowanego w jakimś kwalifikacyjnym konkursie, w jakichś zawodach sprzed lat? No, powiem ci, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Nie ma takiej możliwości, żebym był tak zestresowany. Ale może stres był taki sam, pozytywny, tak jak dzisiaj, tylko że potrafiłem to wykorzystać, a nie działał przeciwko mnie. A ty masz czasem tak, że jak coś nie idzie w kwalifikacjach, to potem w finale wychodzi lepiej, niż mógłbyś się spodziewać? Powiem tak, finał to jest nowy konkurs i wiem, że często jest tak, że eliminacje wielu mistrzów odpada, a później albo przechodzi minimalnie, tam powiedzmy 11-12 miejsca, a później w finale jest bardzo dobrze, więc ja mam nadzieję, że tak będzie, a patrząc na moje treningi, to jestem naprawdę mocny i się tu nie będę zastanawiał, albo zdobędę złoto, albo w ogóle nie będę miał medalu. Powodzenia, dziękuję. Dzięki.